razem przyjrzymy się nieco bliżej ptakom. Ptaki to stałocieplne kręgowce, które przystosowały się do lotu. Stałocieplność. Czym ona w ogóle jest? Stałocieplność to umiejętność zachowania takiej samej temperatury, mimo zmieniających się warunków środowiskowych. W przypadku człowieka jest to doskonale nam znane 36,6 stopnia Celsjusza. W przypadku ptaków mamy do czynienia z nieco wyższą temperaturą, która sięga od 40 do 50 stopni Celsjusza. Na początek chciałabym Was zaprosić do stanowiska sylwetki ptaków w locie. Widzimy bielika. Nieco dalej z tyłu jest jeżyk, ten najmniejszy. Przed nami znajduje się mewa śmieszka, którą zapewne wielu z nas widziało, będąc chociażby na plaży. Dalej, z tyłu po prawej stronie znajduje się bocian biały, a tutaj z przodu po prawej stronie myszołów. Co ciekawe, niech nas nie zmyli nazwa, myszołów nie zjada jedynie myszy, ale żywi się również innymi krysoniami. W przypadku jeżyka warto wspomnieć o tym, że wybiera on parę raz na całe swe życie. Tak jak wspomniałam, ptaki to kręgowce, które przystosowały się do lotu. Dzięki takim cechom jak chociażby przekształcenie przednich kończyn w skrzydła, obecność piór, czy też mechanizm podwójnego oddychania. Czym jest mechanizm podwójnego oddychania? To zjawisko, podczas którego zarówno podczas wdechu, jak i podczas wydechu przez płuca ptaków przepływa powietrze bogate w tlen, dzięki czemu nie dostają one zadyszki, nie muszą się zatrzymywać, tylko cały czas lecą naprzód. Co dalej, jeśli chodzi o przystosowanie ptaków do lotu? To przede wszystkim ich pneumatyczne kości, czyli kości wypełnione powietrzem. One nadają im lekkość. Oczywiście też mamy do czynienia z opływowym kształtem ciała i obecnością dzioba, w którym nie ma zębów. To także zmniejsza oczywiście ciężar ptaków i ułatwia im lot. Skoro mowa o ptakach, to nie sposób nie wspomnieć o ich wspaniałych odgłosach. Dziś przyjrzymy się kilku wybranym gatunkom, które możecie posłuchać właśnie będąc w naszym centrum. Pierwszym z nich jest dzięcioł. I dzięcioł znajduje się tuż nad moją głową. Tutaj mamy do czynienia prawdopodobnie z samcem, ponieważ widzimy, że na jego potylicy znajduje się czerwona, duża plama. W przypadku samicy mielibyśmy do czynienia z mniejszą plamką, co świadczy właśnie o dymorfizmie płciowym. W naszym przypadku mamy do czynienia z gatunkiem dzięcioła pstrego. Oprócz tego w Polsce spotykany jest także dzięcioł czarny, dzięcioł zielony. Już najmłodsi wiedzą, że dzięcioł nazywany jest inaczej lekarzem drzew. Oczywiście nie bez przyczyny, ponieważ wyjada on szkodniki, które żyją w korze drzew. O czym warto też wspomnieć, to to, że dzięcioł, uderzając swym dziobem z prędkością 15-20 uderzeń na sekundę, nie dostaje tak naprawdę żadnego wstrząsu mózgu, ponieważ jego czaszka jest specjalnie zbudowana, a odgłos, który wydaje, potrafi się nieść aż na 3 km. Kolejnym ptakiem, o którym chciałabym co nieco powiedzieć, ale którego najpierw posłuchamy, a jest czego słuchać, bo jego głos jest naprawdę świetny, będzie kos. Myślę, że tak samo jak mnie, Wam również spodobał się ten odgłos, który wydaje kos, a na naszym drzewie znajdziemy go właśnie tutaj. W przypadku kosa również mamy do czynienia z dymorfizmem płciowym, ponieważ w przypadku samca ma on ubarwienie piór w kolorze czarnym. Jedyne, co jest dla niego charakterystyczne, to żółta obwódka wokół oka i żółty dziób, a w przypadku samicy mielibyśmy do czynienia z osobnikiem w kolorze brązowym. Ostatnim ptakiem, o którym dzisiaj co nieco sobie powiemy, będzie słowik. Widzimy takie rudawo-białe ubarwienie. Jest on skierowany głową do dołu. Słowik pojawia się tak naprawdę w maju, a jego odgłosy mogą sięgać aż 80 dB. Zwyczajna rozmowa ludzka sięga około 60 dB, więc rzeczywiście jest on głośniejszy od zwyczajnej rozmowy. I co ciekawe, najgłośniej śpiewają te samce, które nie znalazły jeszcze partnerki. Jest to tak zwany śpiew godowy.